Witajcie. Dzisiaj Wam zaprezentuję ofertę sadu z pomarańczami. Sad jest podzielony tak jakby na dwie części. Gdzieś 3/4 sadu no, to jest sad w rzeczywistości, a 1/4 to jest taka działka przygotowana pod uprawę różnych warzyw. Jesteśmy tutaj w linii prostej 300 metrów od plaży. Dojazd do sadu, to jak widzicie, jest taka droga utwardzona, polna, i 100 metrów jest do drogi asfaltowej stąd, także blisko jest. To ja czekam na właściciela, aż przyjedzie, otworzy tutaj bramę i zaraz wchodzimy do środka. Postaram się nagrać jakiś taki filmik, żeby mniej więcej było widać, co się znajduje tutaj na terenie tego terenu. Jestem już na terenie sadu. Tutaj widzicie, tak jak mówiłem, że tu ten teren właściciel miał przygotowany pod uprawę warzyw. Znajdziemy tu również olbrzymi krzew liścia laurowego, aż 10 metrów chyba, bardzo duży. Piękne, duże drzewa pomarańczy. Przejdę dalej. Tutaj za tą trzciną jest taki kanał do nawadniania pól. Tutaj widzę, że właściciel miał przygotowanego tak jakby grilla. Tak. Bardzo wyraźnie słychać szum morza. Nie widać, ale słychać. O, to jest ten laurer. Piękny. Naturalny, bez żadnych oprysków, bez niczego. Te pomarańcze też tutaj są. Wszystko eko, bio. I tu jest ten sad. O, tutaj sobie pewno przyjeżdżali. Są ławeczki, jakiś stolik. I z tej strony grill.